Witajcie, mężczyźni, z tej strony Dragon, w kolejnym odcinku z Hazard jeszcze na motocykli Gizrać. Jako Niemcy. W ostatnim odcinku udało nam się już tutaj trochę popchnąć Stany Zjednoczone. Wykorzystaliśmy tak zwaną strategię na to, żeby po prostu desanty robić i dzięki temu trochę wypychamy ich. To, co na szczęście wreszcie wygląda na to, że się coś robi, to że na północy idą do przodu. My mamy problem z takim, że powoli nam się manpower kończy. To oznacza, że musimy tak stworzyć jeszcze tyle się uda nam stworzyć dywizji. A resztę to musimy modlić się, żebyśmy mieli wystarczająco manpowera. Jeżeli chodzi o tą armię, no to myślę, że tutaj cała armia już pójdzie na ten desant. Nam się wreszcie udało tutaj popchnąć, to znaczy, że trochę się nasze AI, że tak powiem, nasze przepiękne AI wejdzie w to. Tutaj, że tak powiem, AI chyba wreszcie coś postanowiło bardziej wejść. I tak naprawdę wreszcie widzimy, że Stany Zjednoczone raczej padną, co przez dłuższy czas było niemożliwością. Widzę, że dzięki temu, że mamy tamten szyf, to też długo będziemy mogli robić, tylko że część naszej dywizji dopiero płynie. To jest dosłownie tak, płynie ona. Ale powinniśmy sobie poradzić i wtedy zobaczymy, co będzie z Stanami Zjednoczonymi. Realnie robią to tylko dlatego, żeby nie było takich ludzi, którzy będą narzekać, że nie zrobiłem tego. A w międzyczasie oczywiście, jeżeli już to ukończymy, to wtedy po prostu pójdziemy wszystkim, co jest możliwe do zrobienia i zobaczymy, czy będą jakieś fajne eventy. Ogólnie rzecz biorąc, to przez to, że nie możemy dalej sobie powiększyć, możemy ten political power zdobyć, to jest zero. Nawet nie wiem, na czym polega to. Ogólnie w ogóle tutaj zobaczcie sobie, że mamy te rzeczy, które kompletnie ominęliśmy. Kompletnie. Ale widzę, że nasza potężna armia sobie tutaj poradziła i to w bardzo dobrym stopniu. My teraz się zdesantowaliśmy. Wow, zdobywamy ich stolicę. Nigdy się nie spodziewałem tego. Okej, w takim razie wszyscy do tego rozkazu. I dwie dywizje na stolicę. To raczej nie powinno ich jeszcze załatwić, ale dzięki temu, że mamy ten rząd, to powinno być wszystko ok. Boję się, że niedługo moją siatkę szpiegowską zostanie złapana, bo ona jest w St. Louis. To jest serce naszej siatki szpiegowskiej. Ogólnie tutaj się ładnie rozstawiliśmy. Nice. Dobra, dobra. Na razie ta armia się bardzo rozszerzyła. To mi się nie podoba. Ale nasi sojusznicy tutaj wchodzą, więc możemy to wykorzystać. Tak naprawdę zachodni brzeg, to jest zachodni, nie, wschodni brzeg, to my zbytnio na niego nie patrzymy. Więc tak, wy się zajmijcie tutaj tym wszystkim, a resztą się zajmie ta armia. Ona może mieć maksymalny już atak. My tak naprawdę byśmy sobie spróbowali się zdesantować na Los Angeles czy coś takiego, bo to powinno być, to powinno nam coś dać. Okej. Mamy jakieś free dockyards. One się pojawiają od czasu do czasu i tak naprawdę one chyba to są te amerykańskie, które udaje nam się przejąć. Okej. Wreszcie pokonujemy. O, Meksyk. Czy on ma claimy tutaj, czy coś takiego? Nie wydaje mi się. Po prostu jest Meksyk. To, co bym chciał, to żeby tutaj weszły nam dywizje, nieco nam popchnęły, ale w ogóle nie wchodzą. Tutaj jest ta armia, która płynie do nas z daleka. A pozostała armia też dopiero dopływa. Dobra, Enigma została utworzona. I co? Gdzie ona była? Ona gdzieś. Już nie pamiętam, gdzie był ten. Co my robiliśmy?
Enigma to była właśnie w takim dziwnym miejscu. Tutaj była. Dobra, więc tutaj mamy Modifier Conrad. Tego gościa to realnie nie mamy. Jest coś tutaj takiego ciekawego? Wow! Mamy bonus, który jest do badań, taki mega dobry. A, w takim razie, jeżeli już nie potrzebujemy tych, to resztę wykorzystamy, żeby zrobić descent, nie wiem, na San Francisco. No i nie powiem, ci to w ogóle, ci się nie postarali, ty, oni w ogóle nic nie zrobili, ale ci, kurde, przeszli połowę Ameryki. Dobra, na szczęście nie będziemy musieli aż tak dużo przyjmować tych punktów. Teraz w Waszyngtonie jest stolica, możemy ją zdobyć w sekundę. I nie możemy zdobyć jej sekundy, dlatego że gra nam nie pozwala. No i musimy kolejną stolicę zdobyć, która jest, nie wiem, jest w Chicago. Wow. Okej, coś tutaj mamy? Nie, jak zwykle fałszywy alarm. Tutaj tak naprawdę już nie widzę kto, co i w ogóle jak. Jedyne widzę, że coś się dzieje. To jedyne co widzę. Mamy completed. Close. No się nie uda nam więcej zdobyć, ale 35 to zawsze jest coś. Wtedy nie musimy aż tak dużo tutaj zdobywać. Złapali naszego agenta. Co oznacza, że możemy dosłownie wysłać kogoś, żeby to zrobił. To nie jest jakieś trudne uzyskanie, odzyskiwanie agentów. Okej, dostałeś jakiegoś perka do siebie? Nie. Ale dostał tutaj. Bo w takim razie jest lepiej, szczerze powiem. Naraz, oprócz tego, że straciliśmy 4 miliony Niemców w walce z Amerykanami, ogólnie rzecz biorąc jest fajnie. Nie powiem, zbyt... Trochę sporo osób umarło w wojnie z Ameryką. Ale na szczęście koniec końców my i tak większość tych armii się pozbędziemy, bo wiecie, no... Demilitaryzacja i w ogóle te sprawy. O, ma się roz... Czy San Francisco zostanie zdobyte prędzej przez nasze dywizje? Zobaczymy w kolejnym odcinku. Okej, okay, tutaj jak zwykle mamy tego. Właśnie tutaj się by przydało jednak mieć te dywizje zmotoryzowane, bo wiecie, wtedy możemy jakieś takie rzeczy porobić, czy coś takiego. St. Louis nadal jest nie jest zdobyte. Naprawdę ja zbytnio nie chcę tutaj też tych rzeczy robić. Oni gdzieś chyba w Hawanie ich postawiłem. Więc mogę tutaj ich odesłać. Oni są bardziej po to, żeby być. Więc... może na szczęście nie będą walczyć szczęściarze jedni. Ale zobaczymy jeszcze jak to będzie. Jak to wygląda tutaj? Wszystko w sumie mamy. I mamy 70. Nie wiem dlaczego im mniej tym jest tutaj pokazane, że o, słabo. Nie wiem, tutaj chyba jakiś błąd się zrobił. To bardziej błąd ze strony twórców gry niż moda. Okej, okay, czy St. Louis został zdobyty? Tak, to znaczy, że nasza siatka szpiegowska. Została zniszczona. Okej, okay, w takim razie tutaj możemy railway zrobić. Jakieś zrobienie. To byłoby fajne. My mamy już na takim niskim poziomie, że naprawdę aż żal na to się patrzeć. W sumie przecież możemy zrobić o to i odzyskiwać ten. Okej. Wystartowali? A nie, nie wystartowali, bo nie mamy dosłownie floty. Mm.
Niedługo już wystartują. Dosłownie my moglibyśmy się po prostu wejść do San Francisco i tyle. Ale już się zdesantujmy. Niech ich marzenia się spełnią. Tylko na pewno może przypłyną nasze statki. Gdzie one są? One dosłownie płyną. Wow, nie zdążyliście. Nasze dywizje weszły po prostu. Czekajcie. No dobra, dobra. Mam taki plan. Nie to. Nie to. Coś... O to. I nas Los Angeles. Się zdesantujcie. Teraz. Teraz będzie. Wow, ile tutaj jest dywizji? Jest jedna dywizja górska, taka mega słaba. Boom. Ha, ha, ha. Właśnie teraz cały front tutaj wzięli. No, w takim razie... Możemy tutaj was wysłać już jako jednostki lądowe. Będziecie mieli taką samą sprawność, co normalne jednostki. A tak to ogólnie nasz manpower, nie powiem... trochę słabo jest z nim. Czy coś tutaj możemy porobić tak realistycznie, żeby, nie wiem, zdobyć, żeby osiągnąć już zwycięstwo, bo tak naprawdę musimy zdobyć jedne z tych kilkudziesięciu miast, jednych z najlepszych. Okej. Okay. Jeszcze dywizje to w ogóle nic nie robią, bo nie mają zapewne sprzętu, nie mają niczego. Mają tyle medali, no. Dobra, więc tak, was usuwamy, potrzebujemy po prostu manpowera. Nawet dla innych dywizji. Amerykanie oczywiście nas nie rozwalą przez to, że my manpowera nie będziemy mieli, ale trochę głupio jest, że na koniec wojny się nam nie udaje tego zrobić. Po prostu powoli będziemy usuwać armię. Jedna po jednej. Możemy też dywizję zmienić. To powinno nam w ogóle miliony manpowera zwrócić. Widziałem, że tam powstały te dywizje. Ale te dywizje to w ogóle już usuniemy na samym początku. Potrzebujemy manpowera. Dobra, jak to wygląda? Że tak powiem, z jednej strony mamy dużo zielonego, z drugiej strony by się przydało wreszcie mieć, zdobyć te punkty zwycięstwa, które chcemy. Dobra, Atlantę już zdobyliśmy. W takim razie przesuwamy się tu. Nie chciałem tego rozkazu. Chciałem tylko tego gościa wziąć i dosłownie tylko tyle i jedź na Nowy Jork. Dobra, i jak to wygląda tutaj? No powoli się tym zajmujemy. Ale czy nam brakuje po prostu sprzętu? Znaczy się modern tanków to my... No to my szybko wyprodukujemy, ale bardziej mi się wydaje, że manpowera nie mamy w większości. Nas wypychają w ogóle. Zostało dosłownie ledwo co zostało w tym państwie, a oni jeszcze na północy walczą i wypychają nas. Nowy Jork zdobyliśmy i chyba koniec. Jest! Koniec tej wojny. Zbieramy waszą flotę.
Okej. Okay. No i skradniemy cały wasz kraj. Joink. Joink. Boom. Wreszcie koniec tej wojny. Dobra. Więc tak, po pierwsze wypełnimy luki w naszych armiach tymi dywizjami, które mamy. Widzę, że bardzo dużo medali mamy. Dobra. Bum. Tutaj. No i reszta. Jeszcze zobaczymy, ale reszta zapewne pójdzie do kosza. Musimy po prostu manpower odzyskać nieco. No nie powiem, ta seria była dosyć długa. Tak, i w takim razie was tutaj. A tutaj mamy też jakieś dywizje. Ja pozmieniam ich tylko tyle i was możemy usunąć. I tak nasza potężna armia wraca do domu po tym, jak zostaliśmy kompletnie zniszczeni. Teraz możemy zmniejszyć trochę tego. Okej, okay, wszyscy usuwają, bo w sumie dobre, że dobrze to robią. W ogóle się zastanawiałem, tutaj material support, czy to jest to coś nowego w grze jest? A później takie, a zapewne sami w ogóle oni zrobili. Tak, i tak mieliśmy to zrobić. To się zmniejszyło na 2,5, a to nic. Okej, okay, więc co zrobimy? Chyba musimy wyzwolić Amerykę. Podają się Louisiana, Ohio. Dobra, niech tutaj szybko się to zrobi. Ameryka będzie wreszcie naszą marionetką. Wreszcie będziemy mieć własną kolonię w Ameryce. Co tam, że mieliśmy już dużo kolonii. I wrócił. I rządzi nim ten gościu. I tutaj mamy trochę tego. Dobra, w takim razie patrzymy, co jeszcze tutaj jest do zrobienia. Puerto Rico. Oddamy West Indies. Hawaje. German is Asian. Tak, bardzo chętnie. Będzie to znakomite miejsce wypoczynkowe. Możemy oddać Panamie tereny. To w skrócie skończyło się na tym, że nie oddajemy. No i co? To chyba koniec tej wojny. Hawaje są pod kontrolą. German is Asian. To jest naprawdę bardzo rozległe państwo, nie powiem. Tutaj widzę, że część tych miast też kontroluje. Że się tak podzielili trochę. Republika Chin w sumie wpłynęła wszystko, bo Hindusi oddali. Widzę, że nie lubią Tybetu, więc oddali. My, jeżeli chodzi o fabryki, to chyba nam się trochę ucięło. Mi się wydaje, że właśnie się powinno uciąć nam część z tych fabryk. I tak byśmy sobie usunęli przynajmniej tyle. My w ogóle mamy w tej flocie mega dużo właśnie tych. Ja przez przypadek wziąłem tutaj. Dobra, więc tak, co my robimy, to wybieramy dwa i to usuwamy. I zdobędziemy tylko 75 tysięcy manpowera?
Ale mało. Dlaczego nie produkujemy? Civil Naval Bomber. No, Civil Naval Bomber to w sumie trochę tego... trochę w sumie nie robiliśmy tego. Więc się nie dziwię. Top i boom. Boom, taka produkcja. Teraz ja w sumie tylko to robię po to, żeby nie mieć tych powiadomień. Tyle. I to chyba wszystko z takich ważniejszych rzeczy. Jak tam badania? Badania w sumie tylko nam zostało to, bo to jest jedyne, co można robić na samym końcu. Już nie musimy tego robić. No i tak wygląda nasz świat. Wygląda przepięknie. Zostało tylko kilka państw, które... Realnie to, co mogę zrobić, to po prostu je zanektować. Zanektować się po prostu w najprostszy sposób, czyli transfer toolem. Już nie musimy tego robić. What the f... What the... Coś takiego jestem? Local States? Dziwne. Dobra, tum. I jeszcze jakieś państwo zostało? Nawet jeżeli jakieś, to nie. To na razie weźmiemy. I to transfer. Czyli czy my mamy tych? Nie, to chyba jest błąd graficzny. I was oddamy Brazylii. Brazylia po prostu się stała potęgą międzynarodową. I teraz... w sumie... Nie, Karaiby. Kurde. Brakuje mi jednego słowa, po czym zawsze tak... jednej litery, po czym się tak kończy. Okej, więc tutaj szybko bierzemy... W sumie Cypr. Tak, baza na Cyprze. Suez Canal z Alej. Jest kiedyś byśmy mieli tam wojnę. To nie jest. Dobra, w Siam. What the... Nie wiem, wybieram pierwsze. Nie wiem, jaka różnica jest pomiędzy tymi dwoma. Nadal nie wiem, jaka jest różnica między tymi dwoma. Dobra, Muscat. Wyzwalamy wolny Muscat. Haiti. No, może to. To wydaje się więcej. Dominikana. Naprawdę nie wiem, co jest między tym. Okej, okay, to oddajemy Rosji. Dlaczego nie? I Kambodża. O, oddajemy to tym. Ale teraz wygląda jak prawdziwe państwo. Teraz chciałem tylko zobaczyć, o co chodzi z tym. Nawet nie wiem. Okej, w takim razie zobaczmy jeszcze, co dalej jest, bo mamy tutaj trochę tych terenów. O tu. Dobra, Patani. Oddajmy z naszym. Dalej, to... Birmie oddamy. Birmie. Burmie. Okej. Okay. Tak naprawdę... Release Independent Shan? Gdzie jest Shan? Można coś takiego zrobić? Birmie oddamy. Okej. Okay. Tutaj dalej. No, powiem tak. Jakby to była wojna, to i tak byśmy tak zrobili. No, nie powiem, Siam się trochę zmniejszył przez to wszystko, ale teraz już wszystko jest pod naszą kontrolą, nie ma już żadnego niepodległego państwa i co, no i zostało nam tylko zobaczyć, czy coś tutaj mamy, czy nadal możemy to zrobić, no właśnie, więc tylko to wyłączamy i teraz tak, tak jak obiecywałem, zobaczymy sobie, co możemy porobić. Więc tak, pierwsze co,
wiadomo, że dokończenie tego. Dwie ma, dwie te, no to nic. Tutaj 10, no nic. Kilka fabryk, nic. Jeden retail slot, coś. Tutaj kolejne, infrastruktura, no zrobiliśmy. Tutaj kolejne rzeczy, no zobaczymy co to będzie. Tutaj 30, no nawet coś. No kolejne decyzje. Lack of resources, nawet dobry byłby. Tutaj price monitoring minus 6, takie. I kolejne z tego, da. I tutaj mamy pomiędzy tymi dwoma. Ja zazwyczaj biorę tych, ponieważ oni mają tutaj więcej takich bonusów. Bo tutaj jest więcej takich w doraźnych rzeczy, a tutaj jest więcej takich, co nam się przyda. Więc bierzemy to, bierzemy to, bierzemy to. I teraz zobaczmy nasze decyzje, co my mamy. Tutaj nic. Tutaj nic nie mamy. Industrial Project. I tutaj mamy, że musimy być podczas wojny. One of them must not. Current ruling party. A, Coca-Cola. Dobra. I tak naprawdę tutaj mamy jakieś bonusy, które. To 45 jest. To jest nawet dobre. Które tam nam dodają kilka fabryk, ale tak naprawdę nic wielkiego. Na tym się kończy. Tutaj kolejne. Tak, kolejne to jest też nic nieznaczące. Przejdę do tego na samym końcu. Więc tak, tutaj popatrzmy sobie. To by się przydało. To jest takie mało znaczące. To też jest dobre. To po prostu nam dodaje tego gościa, którego sobie kupiliśmy, więc to nawet by było dobre. Tutaj. To jest pomiędzy wyborem tymi dwoma. Realnie to jest lepsze. Okej. Tutaj mamy kolejną rzecz. Jakieś dywizje nam się zrespiły. Nigdy nie cierpię tego czytać. To jest zawsze mylące, że to myśli. Człowiek myśli, że to jest jakieś duże dywizje, to są tylko dwie. Okej. Mechanized i też jakieś wchodzi. I tutaj mamy Maneuver Warfare, które artyleria albo Armor Division. Realnie to byłoby lepsze. I kolejna dywizja. Dobra. Kolejne tutaj też jakieś dodatkowe. Trochę do budowy. To jest do produkcji. Naval Dockyard też jest nawet dobrze. Airbase też, ale już mamy wystarczająco. To jest plus 10, które chcieliśmy wykorzystać, ale nie wykorzystałem. To jest też dobre. No, w pewnym momencie. Tu nawet też fajne. To już mieliśmy. To jest nawet dobre. Okej, tutaj to po prostu zmienia gościa, więc to jest. I teraz z powietrzem. No, powietrze to nie udało nam się wybrać. Więc realnie chyba byśmy sobie wzięli do tego. Nie. Chyba to byśmy wzięli. Okej, i co oznacza, że jakieś bonusy. Gościu zostaje generałem fabryki, nice. Stop, to jest naprawdę dużo. Tutaj nieco do tego gościa, to też jest fajne. Nawet też nie powiem. No też trochę, o to byłoby fajne. Kolejny fajną rzecz. Takie podstawowe. Też fajne. Tak, no nawet. To jest dobra rzecz, też dobra rzecz. To też dobra rzecz. No. Czyli nawet dobre rzeczy tutaj. Teraz marynarka. Marynarkę sobie przejdziemy. No nawet fajna. Tutaj to jest po prostu bonusy. Nawet dobre. Tutaj musimy wybrać sobie, dobra.
Kolejne, no do produkcji tak naprawdę dostajemy tutaj do ataku. Okej, okay. Więc tutaj musimy wybrać pomiędzy dwoma. Zawsze się zastanawiam, chyba byśmy to wzięli dlatego, że i tak byśmy... byśmy i tak dopiero po wojnie robili to. To jest tak naprawdę powojenne. Okej, okay. Mamy wszystko zrobione. Dostaliśmy z tego wszystkiego nawet kilka dobrych dywizji. Z czego będzie już 60 tysięcy manpowera. Nice. I teraz wracamy do tego. Czyli boom, boom, o, ma się los. Musimy jeszcze zrobić to. Pytanie jest, kiedy, za ile dni to się zrobi? Wow, trochę tu będzie trwało. Jako, że zaprosiliśmy mega dużo ludzi, no to będzie. Dobra, ja zrobię przerwę i po prostu za chwilę to zobaczymy. Okej, okay, udało się wreszcie tutaj zrobić. I tak naprawdę nie wiem, czy musimy mieć najwięcej, jeżeli tak to my wybieramy, ale bardzo dużo political power zużyłem na to, żeby wygrać. I będą kolejne głosowania, więc będą kolejne ścinki. Więc tak, tutaj coś zrobiliśmy. Jakieś chyba inwestycje są tańsze, więc okej, okay, dalej nie robimy i niestety musimy kolejną rzecz zrobić. Tak, na szczęście tutaj nie musimy robić kolejnej rzeczy, więc nie powinno być problemu. To co widzę, to będziemy mieć dwie rzeczy, więc chyba musimy Directorate of Informants zrobić. Tak, Informers. Mamy ogólnie bardzo dużo, jeżeli chodzi o ten punkty, tylko że reszta państw zazwyczaj głosuje na czymś normalnym, co się nie dziwię. Co możemy teraz zobaczyć, że my na razie wsparcia nie mamy. Wystarczy, że ktoś da i wtedy to wszystko, wszyscy pozostali dadzą. A jakbyśmy my dali, to może byłoby jakieś wsparcie. O, ktoś dał, ma 44, to ma 78, ale tutaj, o, na przykład Rosja jest i ona ma 355. Dobrze, że są dwa, bo wtedy kraje będą pomiędzy sobą tutaj walczyć, a my musimy po prostu przyczekać. Okej, okay. I to chyba jest ostatnia dyrektywa, więc niech tutaj oczywiście nam się pokaże. I tak nie musieliśmy ją zapuszczać, bo tutaj chyba tylko się trzy pokazują. Ale niech się już tam będzie na samym początku. Więc tworzymy to i po pierwsze usunęło to nam oczywiście... Nie usunęło, to dodało. Kurde, muszę jeszcze popracować. Ale teraz mamy tutaj, to możemy zrobić. Co? Tutaj dostają event i tak naprawdę nie wiem, czy ten event mamy dostać z powrotem coś od tego. Czekamy tylko chwilę. Chyba nie. Okej, okay. I tutaj tak naprawdę możemy koniec końców wysłać tutaj do nich wiadomość i powiedzieć, a może zjednoczymy się? I po pierwsze komputer mi zaczął ryć, co oznacza, że coś się złego dzieje. I za chwilę powiedzmy, więc tak, tutaj część się chyba zgadza, część nie. Widzę, że część się chyba zgodziła, czy nie wiem. Zobaczmy. No jest coś tutaj, że nie ma za bardzo tego, ale jak na razie Szwajcarzy jako jedyni wyszli. A reszta, jak była naszą marionetką, tak jest naszą marionetką. Więc realnie to tylko te państwa, które wcześniej nie były naszymi marionetkami. To muszą tylko to sprawdzić. No, w większości spraw to się zgodzili. Więc tak, tutaj możemy oczywiście teraz kontrolować gospodarkę. I tak naprawdę nie wiem, co dalej mogę zrobić, nie wiem. Możemy tutaj stworzyć jedno państwo europejskie, czy coś takiego. Bo tak naprawdę to oni do nas dołączyli, ale my
Nic z tego nie możemy zrobić. Oczywiście tutaj mamy nadal te ogromne koszty tego, więc... więc realnie tutaj nic nie mamy. Tutaj już trzy jakieś propozycje zrobili. Tutaj tak naprawdę tutaj trochę pomylili się. No można zawsze to zrobić i poczekać, ale to jest chyba tyle. Tak naprawdę to powoduje to, że ci wszyscy się dołączają. Tak naprawdę co teraz? Moglibyśmy zaatakować ich? Moglibyśmy zaatakować Szwajcarię i to wtedy w skrócie by wyglądało tak. Czyli, że dajesz całą Australię, transfer. I co w takim razie możemy z Australią porobić? Nic nie ma zbytnio. Możemy tam przyjąć marynarkę tego. Tak, Szwajcaria. Możemy ich assimilate. Czyli po prostu zrobić to, co wcześniej. Czyli dołączają do naszego państwa. To gdzie to jest Szwajcaria? What the heck is that? No, Szwajcaria tutaj. Właśnie. Integration. Integration. Chodzi o to, że po prostu po pewnym czasie dostajemy event tak jak w Austrii. Czyli te dwa regiony i tyle. Wow, ciekawe. Czekajcie, bo ja nie wyłączę tutaj transfertura. Okej, okay, czyli w skrócie tak. Podoba mi się, że tutaj możemy zrobić... nie wiem, co to jest. To jest jakiś tutaj dostają... czekajcie, tutaj jakiś... Nawet nie wiem, co, o co chodzi dokładnie. Jak to niby działa. Dobra. No i tam jeszcze mieliśmy Savoy. Więc możemy oddać to... Włochom. Francuzom nie oddajemy. Francuzów nie robimy. Ticino. Możemy też tutaj oddać. A to możemy oddać Francuzom. Jednak. No i tak. Ukończyliśmy wielkie marzenie potężnych... Potężnych po prostu Niemiec się ukończyło. Tutaj jak sami widzicie, jeżeli by nas nie lubili, to możemy zawsze zmienić im władzę. Polska się wyzwoliła, po czym znowu się... Znowu jest pod naszą kontrolą. Pytanie jest takie, czy... Jak to wygląda? Zgaduję, że oni mają... Zapisuje im się po prostu to wcześniejsze rządy i dają to jako marionetkę. No tak, no oni są teraz naszą marionetką. Cały świat jest pod naszymi rządami. Nie ma żadnego wolnego państwa, które... Oprócz Butanu. Butan jeszcze nie jest. Jeszcze nie kontrolujemy, ale dobra. Anex. Już nie chciało mi się tego robić. Okej, okay, szybko tutaj go zaneksujemy. Ten odcinek jest mega długi, ja już to widzę. Dobra, marionetkowy Butan. Jest. Tutaj zawsze można sobie to... A nie, nie mam Sikkim. W Kaiserreduxie jest Sikkim. Ciekawe nawet historię ma. No i tak, no i ładnie to wygląda, szczerze powiem. Naprawdę długo się po prostu zajmowałem tym, żeby wreszcie się nam udało tutaj coś zrobić. No nie powiem szczerze, trochę Niemcy teraz na Kaiserreichu są bardzo trudne i no jakoś nie polecam. No jednak... No, bo będziecie się musieli znowu tam użerać z tym wszystkim w ogóle. No, jak później widzieliście, co z Ameryką się działo, ja po prostu straciłem cały swój manpower. Teraz, żeby to, te wszystkie pokolenia, żeby wróciły, to ja kompletnie będę musiał kilkadziesiąt lat czekać. No, ale tyle było z tej serii. Jeżeli wam się spodobała, pamiętajcie, zostawić kciuka w górę, mi komentarz, obejrzeć wszystkie odcinki, a najlepiej zaproponować, co mam, nagrać kolejnego. Wyzwanie Terhon. No to... Cześć.
chcę zobaczyć, żeby takie pewne imperium było. Cześć.